W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak będę wymieniał przewód w mojej wiertarce, która jest bardzo dobra. Można powiedzieć, że nie zamieniłbym ją na żadną inną. Dlaczego wymieniam ten przewód? Jest on 5-metrowy. I powiem tak, przeważnie jak tam chcę coś wywiercić, to muszę używać drugiego przedłużacza. Bardzo mnie to irytuje. Postanowiłem wymienić go na dłuższy. To będzie 10-metrowy przewód. Także praktycznie dwa razy więcej. Aby to zrobić, no to potrzebuję zestaw podstawowych narzędzi. Tutaj muszę odkręcić tutaj te trzy śruby, żeby ściągnąć tą część i będę miał dostęp tutaj do przewodu. Teraz te najważniejsze, co to trzeba dopasować tutaj odpowiedni torks. I odkręcać. Tak jak mówię, zakończenie sobie odkręcamy. Tutaj mamy dostęp do przełącznika. Tutaj jest trochę zakurzona, bo ciężko pracuje, ale jakoś tam problemów większych nie ma. Teraz co należy zrobić? Tutaj mamy dwie śrubki, czyli musimy tak odkręcić tą śrubę tutaj. Wszędzie są torksy, więc nie macie odpowiedniego sprzętu, no to nie dacie rady. Chociaż tutaj mamy zwykłą gwiazdkę, czyli coś takiego. Najważniejsze, co trzeba zrobić, żeby nie zapomnieć o tym, to trzeba przewlec przez to nowy kabel, żeby potem nie rozkręcać wszystkiego na nowo. Tutaj. Porządny gumowany kabel. Teraz jest on trzyżyłowy, prawda? Czyli prawdopodobnie tutaj tą część obetnę, ponieważ ziemia jest tutaj niepotrzebna. To jest najważniejsze, przewlec przewód. Jest on troszkę grubszy niż tam oryginalnie, więc może być problem. Tak jak widzimy, jest problem. Trzeba będzie to przesmarować. Weźmiemy troszkę oliwki. Zobaczymy, czy łatwo nam się przesmaruje.
tak jak mówię, wąż przy kabel przeszedł. Teraz trzeba to ususzyć. Przynieś ten papier, to stąd. Teraz trzeba będzie to podłączyć. No i teraz po prostu musimy przykręcić nowe przewody.
teraz ostatni test, czy wszystko dobrze skręcone. Podłączamy zasilanie i sprawdzamy. Wszystko działa. Tak, z tym 10-metrowym przewodem jest trochę kłopot, ponieważ jak tutaj widzicie, bardzo nie mieści się jak gdyby w tym w walizce tak łatwo jak tamten przewód, ale ma zaletę, że jest 10-metrowy. Mówię, trzeba go tutaj tak ładnie jak gdyby upchać. No i w sumie ładnie wszystko jest zamknięte, ale no to tak mówię, że to jest taki kłopot. Może 8 metrów by było optymalnie. Ale tak jak mówię, ja potrzebuję przewodu przynajmniej 7-metrowego, czyli dajmy na to 8 metrów byłby na styk, a 10 jest, dajmy na to w sam raz. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny filmik.